50 lat Studenckiego Towarzystwa Naukowego na Wrocławskim AWF-ie. To towarzystwo zrzesza tak naprawdę wszystkie koła naukowe, do których należą studenci. Tutaj warto podkreślić, że koła naukowe w znacznym stopniu rozwijają te umiejętności zdobyte na zajęciach. Jest to właściwie taki początek drogi naukowej, takie zaszczepienie i rozwijanie pewnych swoich pasji, które na przykład na zajęciach dydaktycznych zaszczepi prowadzący. I student czy doktorant ma możliwość uczestniczenia w takim kole. Uczelnia ma 76 lat. Po kilkunastu latach moi koledzy, moi poprzednicy wraz ze studentami zdecydowali, że to jest niezwykle istotny element w procesie kształcenia i prowadzenia badań naukowych, żeby włączyć właśnie studentów. Maciej Lachowicz robi doktorat na wrocławskiej AWF i także należy do koła naukowego. To daje mu dostęp do różnych technologii, które są szczególnie dla niego ważne. Natomiast kiedy dołączy się do koła naukowego, to już jesteśmy w stanie bardziej dobrać coś pode mnie, po to czym ja się interesuję, po to co ja chciałbym robić. Ja należę do koła naukowego NeuroCog, prowadzonego przez pana profesora Grzegorza Żurka, w którym zajmujemy się szeroko pojętą neurokognitywistyką. To znaczy, że zajmujemy się funkcjami poznawczymi, wpływem codziennego życia, jak i różnych form treningu, nowych technologii na funkcje poznawcze. Jeśli chodzi o nowe technologie, to mam tutaj na myśli wirtualną rzeczywistość, eye-trackery. Byłem w kole naukowym fizjologii wysiłku, byłem także w zarządzie STN-u, więc łączyłem tą właściwie swoją drogę też działaniami organizacyjnymi na rzecz rozwoju naszego towarzystwa naukowego. Zdaniem studentów koła naukowe pozwalają im specjalizować się w wybranych przez nich dziedzinach. Mamy na ten moment 37 kół naukowych na naszych dwóch wydziałach, także ta oferta dla studentów i doktorantów jest bardzo szeroka. Każdy chcący zgłębiać swoje zainteresowania naukowe na pewno znajdzie coś dla siebie, dlatego zapraszamy do śledzenia informacji na stronie internetowej i zapoznania się z tą bogatą ofertą. Bardzo są zaangażowani, dlatego że oni się uczą, tak? I to są studenci, którzy na przykład w tym roku, są to studenci pierwszego roku studiów licencjackich, akurat z terapii zajęciowej, ponieważ w swoich kompetencjach mają właśnie budowanie takich kompetencji, budowanie postaw, tak, organizacyjnych, kompetencji grupowych, umiejętności właśnie znalezienia się w sytuacjach trudnych. Wielu z naszych aktualnych pracowników, profesorów, to są ci, którzy rozpoczynali swoje działania naukowe właśnie w Studenckim Towarzystwie Naukowym, z czego ja się ogromnie cieszę. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.